witam bardzo serdecznie na drugim już festiwalu archeologicznym w Tankowie. Proszę Państwa, tak się składa, że nasza gmina no, ma dużo atrakcji turystycznych. Jedną z takich, którą chcemy wypromować, to jest właśnie Danków i historia Dankowa, oczywiście również teraźniejszość. Jako symbol władzy przekazuję dzisiaj panu sołtysowi Grzegorzowi Dylińskiemu, gospodarzowi tego sołectwa, pieczęć Civitas Danków, żeby tutaj władał i zarządzał, no jak pan profesor mówi, całą gminą. Panie sołtysie, proszę bardzo. Dzisiaj podsumowujemy drugi sezon archeologiczny w Dankowie poprzez festyn dankowski. Chcemy pokazać to, co już archeologom udało się znaleźć i chcemy również porozmawiać o przyszłości Dankowa, czyli o tych rzeczach, które tutaj zostały odkryte, wynalezione i jak, w jaki sposób będziemy chcieli to wykorzystać jako produkt turystyczny gminy Strzelce Kraińskie, bo akurat Danków to jest, wszystkie walory to sobie skupia, czyli historyczną, krajobrazową, piękna przyroda i te elementy chcemy właśnie wykorzystać w tym, że na terenie gminy są dwa miasta, Strzelce Kraińskie i Danków. Za pomocą takiego lewara można było napinać w poziomie. Natomiast lewar korbowy opierało się kuszę i się właśnie jak pokazywane na wszelkich tych, stojąc za tarczą, kuszę się napinało, wychylało się za tarczy i się strzelało. Zasięg 400 metrów, przebijało każdą zbroję. Projekt ten dotyczy, jak wiadomo, badania dziejów najstarszej osady słowiańskiej, a także tego miasta, które tu niegdyś istniało, miasta Tankow, dzisiaj niewielkiej wsi Danków. Chcemy odtworzyć dzieje tej wsi i poprzez pokazywanie tego, co znaleźliśmy, promować ten temat, promować jej rozwój. Już się wiele dzieje, bo na przykład w tej chwili powstaje szlak historyczny z tablicami. Natomiast to, co w przyszłości, to jeszcze większe wyeksponowanie pozostałości tego miasta, czyli obwarowań, przed którymi stoimy, czyli dwóch grudków strażniczych, które w tej chwili badamy, czyli miejsca, w którym niegdyś stał pierwszy kościół staromiejski. To jest jakby główny temat naszych badań tegorocznych, kościół staromiejski, którego fundamenty spodziewamy się odkryć w centrum obecnej zabudowy wsi. Przyjechaliśmy tutaj, żeby nauczyć ludzi strzelać z łuku średniowiecznego, historycznego. Drewniany łuk, drewniane strzały, słomiane maty, cele. Uczymy odpowiedniej postawy łuczniczej, odpowiedniego wystrzelenia strzały, żeby jak najłatwiej było trafić w cel. Na pewno nie jest to tak łatwe jak strzelanie z pistoletu jakiegoś. Trzeba trochę poćwiczyć, żeby zostać Robin Hoodem. Na pewno nie stanie się to od razu, ale jak się ćwiczy, można dobrze strzelać, jest tego dużo przyjemności. Oczywiście to nie jest łuk sportowy, gdzie każda strzała jest idealnie równa, łuk ma idealny, silny naciąg i bloczki. Tutaj strzały są drewniane, są troszkę krzywe i nigdy nie trafi się dwa razy w to samo miejsce, ale dzięki temu jest większa satysfakcja ze strzelania. W średniowiecznych wojnach armie łucznicze stanowiły bardzo dużą siłę. Szczególnie znani z tego byli Anglicy, którzy mieli potężną armię łuczników i ta armia potrafiła załatwić nawet konnicę czy inną piechotę o wiele bardziej liczebną. Angielscy łucznicy mieli proste łuki, długie, o bardzo dużej sile naciągu i dzięki temu te strzały leciały bardzo daleko, mogli razić wroga z dużej odległości.
Jestem bartnikiem, prezentuję bartnictwo, nie pszczelarstwo, żeby od razu uprzedzić pytania, a stare rzemiosło zwane bartnictwem, czyli hodowlę dzikich pszczół. Przede wszystkim mogą zobaczyć i usłyszeć o tym, jak kiedyś zajmowano się pszczołami. Mogą zobaczyć narzędzia, stare narzędzia, to znaczy stare narzędzia, ewentualnie kopie narzędzi. Ja w tej chwili wykonuję kłodę. Taki wczesno-średniowieczny ul. Mogą doświadczyć smakowo pierników, miodu. Mogą posłuchać o tym, jak hoduje się pszczoły, czy hodowało się pszczoły w dawnych wiekach, jak dbano, jak podbierano miód. To są średniowieczne podpłomyki. Podpłomyki jest to rodzaj prymitywnego pieczywa. Składają się z mąki, soli i wody. Mogą być dwa rodzaje mąki. Słowianie wypiekali podpłomyki na rozżarzonych kamieniach. Później na blaszce, tak jak tutaj widać. Można je smarować dżemem albo miodem. I w niektórych rejonach Polski nadal wypieka się takie podpłomyki. W tym celu robi się 30-centymetrowe podpłomyki i wsadza do pieca, żeby sprawdzić, czy jest dobrze rozgrzany. Małe dzieci bardzo lubią podpłomyki z dżemem i no, trochę osób przychodzi. Bardzo fajnie, że coś się dzieje w naszej gminie i że doceniamy te historyczne wydarzenia, że jakieś wykopaliska tu się pojawiły i ludzie chcą zobaczyć, jak to dawniej było. A ja przyjechałam po to, żeby własnemu dziecku pokazać historię i to, że mamy ciekawe miejsca i można ciekawie spędzić czas.